Panie ministrze, zacznijmy od problemu z dostępnością leków. No jest to problem, który Państwo staracie się rozwiązać. Z czego w ogóle ten brak dostępności leków wynika? Czym to jest spowodowane? Szacuje się, że średnio brakuje na półkach aptekarskich około 200 leków. W ubiegłym roku dane wskazują, iż z kwitkiem z apteki odeszło około 2 milionów Polaków, pacjentów, którzy przyszli po lek przypisany na receptę, bo o takich lekach mówimy, a niestety go nie otrzymali. To są leki ratujące zdrowie, życie, przeciwnowotworowe, przeciwzakrzepowe, przeciwcukrzycze, nowoczesne insuliny, czyli leki niezbędne dla życia, zdrowia człowieka. Często w potrzebie, często osoby starszej, schorowanej. I niestety bezwzględni przestępcy, oszuści wymyślili sposób na łatwy, szybki zarobek w postaci tak zwanego odwróconego łańcucha dystrybucji owych leków. Znaczy ten lek w Polsce refundowany, który kosztuje 100 zł, przykładowo w Niemczech czy we Francji kosztuje 100 euro, czyli czterokrotnie więcej. W związku z tym przestępcy wymyślili taki oto proceder, że lek będzie wyprowadzany z apteki do hurtowni, a następnie z hurtowni za granicę. Dokonują tego również przez tak zwane przesunięcia międzymagazynowe, czyli fikcyjne faktury, fikcyjne przesunięcia tego towaru. Całą gamę różnego rodzaju działań przestępczych nakierowanych na zysk. Szacuje się, że w roku ubiegłym wartość wyprowadzonych leków to jest przeszło 2 miliardy złotych. To są koszty oczywiście ekonomiczne, ale przede wszystkim koszty społeczne, koszty zdrowotne. Dlatego mówimy o tak ważnym dla przeciętnego człowieka segmencie walki z przestępczością, zorganizowaną. Państwo kilka miesięcy temu prezentowali rozwiązania, które mają zapobiec temu procederowi. Na jakim etapie są w tej chwili prace nad tymi rozwiązaniami? Prace są na etapie konsultacji międzyresortowych, na etapie prac rządu. Ustawa jest przygotowana przez nas we współpracy z ministrem zdrowia, z inspektorem farmaceutycznym i wynika z obserwacji zarówno prokuratorów, jak i inspektorów farmaceutycznych. Byli oni często bezradni wobec różnego rodzaju działań, często przez hurtowników podejmowanych, na przykład niewpuszczanie inspektorów farmaceutycznych na teren hurtowni albo wręcz wywożenie tych leków w momencie, gdy przychodzi kontrola, wielogodzinne przetrzymywanie pod bramą zamkniętą tych inspektorów, bądź też przeszukiwanie ich, czy nie wnoszą na przykład jakiegoś sprzętu utrwalającego obraz lub dźwięk i różnego rodzaju inne mechanizmy utrudniające kontrolę. Chcemy z tym, w związku z tym skończyć, chcemy doprowadzić do możliwości kontroli krzyżowych połączonych z siłami policji i przy wsparciu policji, kontrolę bez zawiadomienia, wiele różnych mechanizmów mających na celu właśnie szybkie zabezpieczenie mienia, szybkie dokonanie, zatrzymanie bądź to sprzętu biurowego, dokumentów, komputerów, czyli wszelkiego rodzaju nośników papierowych, elektronicznych, gdzie jest utrwalany ten przestępczy proceder. Jednocześnie wprowadziliśmy nowy typ przestępstwa, który będzie dotyczył wszelkiego rodzaju działań związanych bądź to z zachowaniami hurtownika, bądź dystrybutora, bądź pośrednika, jakiegoś powiedzmy fikcyjnego sklepu zielarskiego, który pośredniczy w takim procederze przestępczym. Także ten nowy typ czynu zabronionego, nowe przestępstwo będzie obejmowało wszelkiego rodzaju te działania, które do tej pory niestety nie mogły być karane. Prawo było dziurawe, prawo było nieskuteczne. Zatem konkretnie, bo mówi Pan o tym, że ta działalność przestępcza jest szkodliwa dla ludzi, zatem kiedy możemy spodziewać się tego, że regulacja trafi do Sejmu? Oczywiście nie znamy tempa procesu legislacyjnego, ale kiedy te przepisy mogłyby obowiązywać? No i pytanie, czy zdążycie, ja wiem, że jest jeszcze rok ponad do wyborów, ale czy to jest możliwe przed końcem tej kadencji Sejmu? Ufam, że tak, że w tej kadencji Sejmu ustawy wejdą w życie i chciałbym, aby Sejm jeszcze w tym roku się nimi zajął. Bardzo dziękuję. Wiceminister Marcin Warchoł był naszym gościem.